Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam Was dzisiaj do kolejnych Tech Newsów. Tak, wiem, dzisiaj jest wtorek, a nie środa, znowu nam się trochę to przesuwa, ale powody są dwa. Pierwszy z nich to rzeczywiście sporo ciekawych informacji, o nich za chwilę, a drugi powód jest taki, że jutro też będę miał taki, prezentację, test, powiedzmy, aplikacji odświeżonej dość mocno. Nie mogę za dużo jeszcze mówić, bo jest embargo, natomiast jest to aplikacja ważna dla mnie. Jeżeli korzystacie z tego typu aplikacji, będziecie widzieli po tytule, to zapraszam, bo zmian rzeczywiście jest kilka i myślę, że są wszystkie właściwie na plus, chociaż takie duże halo, powiedzmy, z niczego, bo to tylko odświeżenie aplikacji. Ale przejdźmy sobie do tego, co najważniejsze i tutaj się będę posiłkował Mobzillą, który wrzucił na Twittera informację, ja jej nigdzie indziej nie znalazłem, natomiast jak ktoś nie zna Mobzilli, to jeżeli ktoś nie zna, to wrzucam oczywiście link do jego kanału. Natomiast Paweł wrzucił informację odnośnie tego, że analitycy z IDC podali właśnie, jak wygląda pierwsza dziesiątka producentów, jeżeli chodzi o udział w rynku w Polsce. I wygląda to rzeczywiście całkiem nieźle. Sam kwartał wzrósł rok do roku 29,5% i top 10 zamyka 98% całego rynku. Na pierwszym miejscu jest Xiaomi i przypominam, że IDC to jest nie tam, gdzie telefony trafiają do konsumenta, tam to jest GFK, tylko tam, gdzie zostały po prostu sprzedane do różnych punktów dystrybucji, czyli do sklepów, do magazynów gdzieś tam wysyłkowych, tak dalej, czyli to, co wyszło od producenta, ale nie, że doszło do końcowego odbiorcy, czyli do klienta. To jest ta różnica między tymi dwoma badaniami, o których będziemy sobie zawsze mówić. Na drugim miejscu jest Samsung, trzecie jest Apple w Polsce, czwarte Lenovo Polska, Oppo Mobile, ciekawe, że to jest piąte miejsce, szóstka to Huawei, siódme Realme, ósemka, w ogóle dla mnie ogromne zaskoczenie, że to w ogóle Nokia jeszcze istnieje, jako HMD Global, dziewiąte jest Vivo i dziesiąte jest TCL, czyli dawny powiedzmy Alcatel. I tych smartfonów sprzedało się 2,6 miliona w pierwszym kwartale, bardzo dużo moim zdaniem, w sensie wydaje mi się, że to jest aż za dużo, w sensie nie wiem, czy tyle ludzi potrzebują nowych telefonów, ale to dobrze, dzięki temu mogę publikować dla Was filmy i testować różne rozwiązania. Natomiast Paweł też wrzucił tutaj taką informację, że według jego informacji, chociaż nie są to jakieś tam potwierdzone, według GFK Xiaomi też jest pierwsze, czyli w tych badaniach, gdzie liczone są sztuki sprzedane konkretnym klientom, już ze sklepów, z magazynów, czy tam z innych źródeł, gdzie się po prostu operatorów, gdzie się po prostu te telefony sprzedają już do końcowego klienta i tam Xiaomi podobno też ma pierwsze miejsce. To jest duże wydarzenie, zobaczymy, Xiaomi rzeczywiście produkuje tych modeli i zaczniemy sobie może od tego Xiaomi, skoro już tak mówimy o tym Xiaomi, a oczywiście mowa o tym super szybkim ładowaniu. Dobrze wiecie, że nie jestem jakimś wielkim fanem, powiedzmy, ultra szybkiego ładowania, szczególnie jeżeli mówimy o telefonie, z którego chcemy gdzieś tam dłużej pokorzystać, bo wiadomo, że ta bateria niespecjalnie to lubi i mówiłem o tym wielokrotnie, zresztą podpinam też odcinek o baterii, jeżeli ktoś chce zadbać o swoją baterię trochę dłużej, to będzie wiedział, czego ewentualnie unikać. Natomiast takie ładowanie może rozwiązać problem ogólnie, powiedzmy, bateryjny w telefonach, bo ja mówiłem, że sposób tutaj na rozwiązanie tego problemu jest jeden, właściwie dwa. Albo faktycznie zmieni się technologia i będziemy mieli zupełnie inne baterie, które będą miały inne gęstości i inaczej będą wytrzymywały, będą w innej technologii i rzeczywiście taki smartfon, tak jak Vivo X60 Pro, bo też dopytywaliście o niego, będziemy mogli po prostu ładować sobie raz na tydzień i byłoby wtedy super, albo raz na 2 tygodnie i korzystać z niego w normalny sposób, albo rzeczywiście dotychczasowe ogniwa będziemy po prostu ładować w jakimś ułamku sekund, żeby można było je po prostu bardzo, bardzo szybko sobie doładowywać, nawet nie do pełna, ale po prostu w jakimś stopniu. I okazuje się, że nowe rozwiązanie od Xiaomi, Hypercharge się nazywa, chociaż nie podali żadnych parametrów technicznych, więc na razie to musimy wierzyć im na słowo. W 8 minut się ładuje telefon od 0 do 100%. To jest jakiś szał-ciał, mówimy oczywiście pewno o jakiejś tam typowej dużej baterii jak na Xiaomi, to jest 200-watowe ładowanie przewodowe i 120-watowe bezprzewodowe, tak jest oznaczony ten standard. A bezprzewodowo do pełna ładujemy w 15 minut. Wygląda to rzeczywiście rewelacyjnie, szczególnie na tych filmach. Co ciekawsze jest chyba to, że rzeczywiście możemy sobie w kilkadziesiąt sekund, czy tam minutę podładować urządzenie, które nam wytrzyma później, 2-3 godziny takiego normalnego użytkowania. I to jest rzeczywiście świetna sprawa, że dosłownie na chwilę podłączamy takie urządzenie. Ciekawe jak z temperaturami, to jest zawsze wielka niewiadoma, i nie wiadomo, czy po kilku takich ładowaniach ta bateria nie jest do wyrzucenia. No ale zobaczymy, no coś się dzieje, fajnie, bo jak dobrze wiecie i ja też wielokrotnie o tym mówiłem, to jest jakby ostatni taki bastion, w którym się za dużo nic nie zmienia. Znaczy wszystko uległo na przestrzeni ostatnich lat zmianie, i aparaty, ekrany, specyfikacje, głośniki są dużo lepsze, no właściwie każdy aspekt, nawet niektóre nakładki, które zawsze lagowały, zaczęły działać poprawnie, a jednak te baterie są, powiedzmy, no jakby albo producenci nie chcą tego zmieniać, albo widzą po prostu jakby taki trend, że jednak hej, teraz może my nie będziemy się wychylać z tymi bateriami, nie będziemy kombinować, no bo skoro to jest ta sama technologia, powiedzmy ta sama co w przypadku na przykład samochodów, to niech producenci samochodów, którzy mają dużo więcej pieniędzy, po prostu opatentują jakieś nowe rodzaje baterii i wtedy sobie z tego skorzystamy, a nie będziemy inwestować w coś, co nie wiadomo czy się zwróci, więc może taka jest też polityka. Zobaczymy. Najważniejsze, że po prostu coś się dzieje. Krótka informacja odnośnie Honora. Tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, że mają być procesory Snapdragona w Honorze, biorąc pod uwagę, że są sprzedane innej firmie, która nie ma jakby tego bagażu doświadczeń i tego jakby bana, który jest na amerykańską technologię. Mówiłem tam, że będzie Snapdragon 778G w tej podstawowej wersji, a w wersji 50 Pro z plusem ma być nawet układ 888 z plusem, ten najnowszy. I to jest generalnie świetna wiadomość, bo my od wielu lat, ja już nie pamiętam kiedy, chyba nigdy, jak dobrze pamiętam, ale mogę się mylić, ja nie pamiętam kiedy ostatnio widziałem jakiegoś Honora Huawei'a, który byłby ze Snapdragonem i jak to faktycznie działa, w sensie jak to sobie radzi, bo tak na dobrą sprawę wtedy jesteśmy też w stanie określić, jak dobrze zoptymalizowana jest nakładka, no bo jeżeli mamy podobne specyfikacje, a jednak zawsze mieliśmy te Kiriny, to ciężko tutaj jakby wyrokować. Ale cieszę się, bo to będzie urządzenie, na które Wy będziecie też pewno polować, bo jeżeli będzie miało usługi Google, prawdopodobnie będzie miało, jeżeli będzie miało topową specyfikację i to na Snapdragonie, którego większość tak gloryfikuje i uwielbia względem właśnie wszystkich Kirinów, Exynosów i innych MediaTeków, to rzeczywiście telefon może odnieść sukces i może się sprzedawać całkiem nieźle. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie dostępne w Polsce. Ja przyznam szczerze, że nie dostałem żadnej informacji. Może moje koleżanki i koledzy dostali. Ja natomiast nic nie wiem o tym, żeby Honor 50 miał gdzieś tam startować w Polsce, w ogóle jako Honor, czy w ogóle ta chociażby seria. Więc jeżeli coś się zmieni, to oczywiście dam znać. I kilka takich mniejszych informacji. Pierwsza z nich dotyczy Apple i nowych iPhone'ów 13. Właściwie mają być 4 modele, w sensie 2 Pro, 2 zwykłe. I mają być one rozróżnione, jeżeli chodzi o częstotliwość odświeżania. Wiemy, że panele robi Samsung, natomiast tylko wersja 6,1 i 6,7 cala, czyli pewno podstawowy Pro i Pro Max będą miały 120 Hz ekrany. Jeżeli chodzi o pewną mini, czy też jakiegoś tam następcę i tego podstawowego, one będą miały 60 Hz. I oczywiście to jest trochę bardziej zaawansowana technologia niż to, co możemy spotkać nawet w dużo tańszych telefonach, ale wczorajsze zestawienie telefonów 1000, 1200, 1300 zł pokazuje, że właściwie to nie jest jakaś tam magiczna technologia, o której byśmy już mogli nie myśleć, szczególnie w telefonach, które będą powyżej 3000 zł, myślę minimum, i to jest dość zastanawiające, że jednak musimy tam troszkę dłużej na to wszystko poczekać. Wiadomo, że niektóre modele, oczywiście nawet te bliżej 2000 zł, mają nadal ekran IPS-a i na przykład 120 Hz, ale są to wyjątki, raczej już w tym przedziale 1500 wzwyż mamy AMOLED 90 Hz lub 120 Hz i wydaje mi się, że w przypadku świata Androida jest to już jakiś standard, no jeżeli chodzi o Apple jeszcze nie. Ale ostatnia informacja jest dotycząca LG i to taka podwójna. Po pierwsze 1 czerwca, więc dzisiaj dużo zmian, wszystkiego najlepszego dzieci, jeżeli macie swoje, albo dla Was, jeżeli jesteście bardzo młodzi. Natomiast dzisiaj i zmiany, powiedzmy, w ruchu drogowym, ale zmiany również w zdjęciach Google, więc od dzisiaj wszystkie zdjęcia, które backupujecie w chmurze, będą wliczały się w miejsce, które macie sumowane przez wszystkie usługi Google'owe, czyli dysk, Gmail, zdjęcia. To będzie wszystko jakby no, złączone w jedną całość, więc musicie na to uważać. Jeżeli ktoś wczoraj nie zrobił sobie backupu swoich zdjęć, no to od dzisiaj już to będzie liczone. Jeżeli ktoś mnie pyta, to ja nie robiłem tego backupu tak dodatkowo. Wszystkie zdjęcia, które mam, one mi tam nie zajmują miejsca. Dzisiaj widzę, że się coś wysłało i tam 1,4 MB już zajmuje. Natomiast ja i tak zdjęcia ze wszystkich telefonów testowych, na przykład X60 Pro również, zrzucam sobie później na mój serwer w domu, więc mam je gdzieś tam odłożone. Nie mam ich ładnie w postaci galerii, jak to na przykład wygląda w przypadku właśnie usług Google, czy też innych rozwiązań tego typu. ale jeżeli chodzi o iPhony, ja mam iCloud i tam właściwie wszystkie najważniejsze zdjęcia zawsze mam pod ręką, a jeżeli chodzi o testowe telefony, to po prostu na zewnętrznym serwerze. Natomiast zwracam uwagę również, że 1 czerwca jest taką umowna data też, kiedy LG kończy swoją działalność. Oczywiście dział mobilny jeszcze nie, ale jakby produkcja, schodzą ostatnie modele z gdzieś tam z taśm. No i ciekawe jest tutaj jakby posunięcie Apple. Myślę, że bardzo sensowne, w sensie na tym rynku, gdzie jest najwięcej LG, Apple okazuje się, że do telefonów 4G i 5G, które tam minimum miesiąc korzystamy i chyba nie są jakieś takie bardzo, bardzo stare, chce dokładać tam ekwiwalent, powiedzmy po przeliczeniu 500 zł plus oczywiście odkupienie tego starego smartfona i dołożenie różnicy, żeby się przesiąść właśnie na nadgryzione jabłko. I dla wielu osób może być to taki, no, informacja, no i co z tego. No to ważne jest to z tego punktu widzenia, że to jest rynek koreański, który LG jest tam bardzo mocne, z tego względu, że ma oczywiście oprócz smartfonów ma AGD, klimatyzatory, telewizory i tak dalej, więc to myślę, że to nie jest też taki obojętny dla nich rynek, a Apple uderza w samo serce. No i druga sprawa jest taka, no Korea Południowa to jednak jest miejsce, gdzie też króluje Samsung, więc wygryzienie tej małej części tortu myślę, że jest jak najbardziej sensownym posunięciem. To na dzisiaj wszystko. Jeżeli macie oczywiście inne informacje, które warto poruszyć, dajcie znać w komentarzach. Widzimy się za tydzień, jeżeli chodzi o tą serię. Natomiast jutro, jak mówiłem, test, czy tam prezentacja aplikacji odświeżonej. W tym tygodniu również pojawi się test interesującego laptopa, mam nadzieję. No i na pewno chciałbym wreszcie się zabrać za nagranie, bo już testuję chyba 3 albo 4 tygodnie tego Mi Banda 6. A obawiam się, że może do końca tego testu niestety nie wytrwać, bo nie radzi sobie najlepiej. Dajcie znać, co myślicie, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!